Siemaneczko, witam was wszystkich serdecznie w 9 odcinku ze serii Five Nights at Freddy's Into the Pit na moim kanale. W poprzednim odcinku naprawiłem prawie wszystkie gry arkadowe i na samym końcu odcinka dopadł mnie Bonnie. A sam odcinek jest warty obejrzenia i link do niego znajdziecie w opisie filmu oraz karcie u góry. A teraz bez zmiennego przedłożenia zapraszam was do oglądania dzisiejszego odcinka, a więc lecimy, let's go! Jak widzicie, już coś się dzieje i Chica i ten żółty królik tutaj przyszli wszyscy naraz. Naszym celem jest uratowanie Chipa, więc idziemy mu na ratunek. Czekajcie tylko, gdzie tam się wchodziło. Mógłbym teraz Boniego tutaj przyzwać w jakiś sposób. Może nacisnę nosek Freddy'ego, on tu sobie przyjdzie, a ja sobie teraz w międzyczasie przebiegnę tym wentem. Dobra, on teraz powinien stąd wyjść, więc wychodzimy teraz my. Okej. I tutaj jest sala arcade'owa. Tak, i tutaj będzie Chip. Co tu się dzieje? Chip, gdzie jesteś? Tu jesteś? Co oni ci zrobili? What the hell? On tu przyszedł? Nie mówcie, że on tu przyszedł. On nie! Nie! No jak to? O! Z tego to ja się nie spodziewałem. Jak ja miałem go stamtąd wyciągnąć? Chip, już powoli idę. Schowałem się w Freddym. Golden Freddym. Przeczekam ten atak. Czy ta Chica musi tu cały czas być? Dobra. Poszła sobie gdzieś, ale oczywiście ten musiał gdzieś wyjść. To jeszcze raz klikamy nosek. Idziemy do arcade'a. Dobra, teraz się powinno udać. Teraz się powinno udać. Dobra, wychodzimy i idziemy ratować Chipa. Już jestem. Co tu te dzieci robią? Dobra, ratujemy go. Ojejku. Chip, wstawaj. Chip, dzięki, nie wiem co to. Podziękujesz mi później. Czy był z tobą jakiś dorosły? Nie, widziałeś Majka? Znalazłem go, jest teraz bezpieczny. Dobra. Co to za krzyk? Chodź, człowieku, musimy się rozdzielić. Nie ja. No nie, co? Freddy przyszedł. I ten. Co tu się dzieje? Co tu się dzieje? Chować się w stroju. Musimy ucieknąć. Tylko gdzie? Do basenu z kolkami? Taki mam plan teraz. Spacja. Idź stąd. Idź. No nie! Nie, widzowie, to jest... Ta gra jest ciężka. Dobra, uciekamy do pokoju z kolkami. Ja się nie kulkam z tymi. Co te dzieci tu robią? To są duchy jakieś? To są duchy! Ja nie widziałem, że oni tak ostro z tą grą polecą. Ostrolat, wiem, słyszałem jego głos. Trzymaj się, tato. Co tu się dzieje, widzowie? Dzień czwarty. Czyli bardzo mało czasu zostało nam na uratowanie ojca. Nie wiem, czy ja robię dobre zakończenie, nie wiem. Oswald, westchnienie, czas do szkoły. Nie mam pojęcia, jak przetrwam ten dzień, ledwo spałem. Nie dziwię się. Wyjdź do szkoły, idź do szkoły, te tłumaczenie jest naprawdę złe. Tędy już nie mogę wyjść, bo okno pewnie mama naprawiła, czy tam zadzwoniła po robotników. W ogóle rozejrzę się jeszcze po domu, może znajdę jakieś baterie czy coś. Mama trzyma tutaj swoje stroje medyczne. Czy zostawiła tę baterię? O, baterię zostawiłem. Dobra, sprawdźmy jeszcze ten pokój. Mam nadzieję, że się nie natknę na żółtego królika. To ja zrobię cięcie, ja sobie przeszukam. Jak coś ciekawego znajdę, to wznowię nagrywanie. Więc no, za chwilę się widzimy.
Kolejna bateria. Coś tam spadło ze strychu. Czekajcie. Zobaczcie. Coś spadło. Jakby maska Freddy'ego. Maska Freddy'ego. Tak, miałem rację. Pokaż mi, co to jest. Dlaczego ktoś chciałby wyglądać jak to coś? Możliwość handlu? Co? Mogę to sprzedać? A tylko komu? Trzecia bateria. Czwarta bateria. Dzień dobry, Oz. Dziś i jutro podwójna zmiana bu. Bądź bezpieczny w drodze do szkoły. Kartka od mamy. Mama robi najlepszy bekon, zawsze pyta, czy chcę więcej. To moja osobista zasada, żeby nigdy nie odmawiać bekonu. Piąta bateria. Dużo baterii tutaj znajduje. Kocia karma. Nadal mamy nagranie Zendrelix kontra Mechandrelix na DVD. Chciałbym obejrzeć to teraz z tatą. No niestety, jak na razie to nie obejrzysz. Oswaldzie drogi. Tutaj jakieś gry planszowe widzę. Były ogrywane. Na półce jest zdjęcie babci, nadal mieszka w pobliżu. Moi rodzice nie chcieli, żebyśmy się przeprowadzali zbyt daleko od niej. To jest to jeden z powodów, dla których zostaliśmy w tym martwym miasteczku. To już na początku historii było. No nic, myślę, że już cały dom przeszukałem, znalazłem 5 baterii, co mi się przyda potem w pizzerii. Co to za krzyki są? One tak losowo się włączają. Dziwne. Szkoła, dzień czwarty. Ciekawe, co pani Michin teraz zrobi. Idź na lekcję, do której sali. Siema, chłopcy i dziewczyny, co tam u was? Do której sali? Chyba do klasy pierwszej, albo drugiej, zobaczę. Znowu Dylan się ze mnie śmieje. A ja mam tą łapę gumową, zaraz oberwiesz. Hej, patrzcie, to Oswald Shop. O nie, i teraz będzie nas wyzywał od szoków. Bezmyślny wspólnik, jestem zaskoczony, że jeszcze nie grzebie na wyspisku. Tak pewnie pachnie tam jak w domu. Ha, 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 ha. Ale śmieszne, Dylan. Co jest? What? Mu się przypominają te... What? Co tu się dzieje? Co się stało? Snowlzand, wyglądasz, jakbyś miał zaraz zwymiotować. Może te śmieci mu zaszkodziły. Może w końcu oszaleje. Ha, 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 ha. I się wszyscy teraz śmieją. Oj, Dylan oberwał bardzo dobrze śmieciowi. Oswald, o nie. Muszę stąd wyjść. Dobra. Uciekamy ze szkoły. Uciekamy, bo zaraz pani Michin przyjdzie i będzie pierdziel. Dobra, idziemy do pizzerii. Co tu się dzieje? Ciekawy, czy w dzisiejszym odcinku uratujemy ojca Oswalda. Jestem bardzo ciekawy. O, w końcu naprawili drzwi. Gdzie jest Jeff? Gdzie jest Jeff? Oto jest pytanie. Najpierw poszukajmy Jeffa. To jest na razie priorytet. Jeszcze muszę znaleźć ten mechanizm do automatu, który jest tutaj uszkodzony. Ciekawy kogo... O, jest nasz Jeff. Hej, idzie Kaściako, nie powinieneś być w szkole? Uch, dzisiaj nie, Jeff. Okej, wiesz, gdzie mnie znaleźć. Tak, wiemy, gdzie cię znaleźć. A co się stanie, jak będziemy śledzić? Teraz mam szansę zyskać przewagę. On przyjdzie do... Tak, tutaj przyszedł, dobra. Myślę, że jakaś tajna misja będzie, czy coś.
Są ludzie? Nie ma ludzi. Nie ma ludzi. Zasilacz? Nie wiem do czego. Może do tego automatu. Sprawdzę teraz to. Może się uda naprawić ostatni automat. Zasilacz. Dobra. Co to za gierka? Jestem ciekaw. Dostarcz pizzę. A, to było chyba wczoraj. To mi się chyba coś nie zapisało. No to ja zrobię cięcie, chwilę pogram sobie jeszcze. 1100 punktów, dobra. Może coś wygrałem? 3 bilety, ok, świetnie. 5000 wynik. Kolejny prezent. I osiągnięcie. 8 biletów, dobra, teraz powinno starczyć. Bilety. Kolejny kupon. Zobaczymy, co teraz wygramy, zanim wejdziemy do basenu z piłkami. Kupon. Tu jest bilet i kupon, dobra. I co się stało? Halo? Inwentory. Szkicownik. I tam z tyłu, tak. To są wszystkie naklejki, czyli już nic nie może zbierać. Okej. Okay. Czyli to było wszystko. Nie wiem, o co chodzi z tymi naklejkami, ale pewnie to jest większy lore. Tak mi się wydaje, że coś tam jest ukryte z tymi naklejkami. Dobra, wskakujemy do basenu i zobaczymy. To jest kuchnia, Oswald, dobra. I zobaczymy, co dalej, jakie dalsze przygody będą. Chodźmy sprawdzić, gdzie jest ojciec Oswalda. Znowu krzyki. Chyba sobie żartujesz, ile dzieci oni tu uwięzili. Zbadaj krzyk. Tu jest żółty królik już. O, co? Co? Jak to? Jak to? Nie, ja się cofam do swojego świata. Nie, ja... Bo oni mnie za nogę ciągną. Co tu się dzieje? Dobra, ja zaraz tam wrócę. Przyszedłem w dzień do młyna i jak widzicie, mamy trażganka w całej okazałości. Świetne. O, czy to jest ten... Od petard? Hej dziecko, z petardą. Ha, nadal lubię to imię. Nadal chcesz się wymienić? Tak, mam to. Czyli damy mu maskę Freddy'ego. Och, świetnie, mamy umowę. Super, dzięki. Miło było robić z tobą interesy. Mamy petardy. Okej. Za maskę Freddy'ego. Ciekawe. To jedziemy teraz do pizzerii, może tą petardą strzelimy w tego królika. To się uspokoi na jakiś czas. No ten Bonnie zawsze tutaj atakuje. No co jest z tym Bonnie, no? Dobra, schowam się razem z nim. Okej, dobra. Chodźmy do kuchni. Krzyki mogą stąd dobiegać. Chyba. Chociaż nie. Ktoś tu chodzi. No nie, no. Znowu tam Bonnie siedzi, no. Typie, weź, odwal się ode mnie. Zaraz dosadzisz latarką po ryju. Zobaczysz. Zobaczysz, że tak zrobię. Tylko to podnieś. Tylko to podnieś. Zobaczysz. Widzicie, posłuchał się mnie. Boi się. Dobra, tam sens poszedł gdzieś daleko. To ja sprawdzę tutaj. Okej, endoszkieleta już nie ma, możemy sobie normalnie wejść. Czyka pewnie tu się kręci znowu. Co to za gra? Mogę żeton użyć? What? Uruchomiłem grę. Jakąś. Chyba to z chipem grałem i Mike'iem. Tą grę. Zaraz mi nawet świetnie idzie. No, oprócz tego żółtu jednego.
Dobra, teraz powinno być 100. Nie. No, prawie było. Słabo mi to idzie. Słabo. Ale chociaż mam dwa bilety. No Chica, no co ty robisz, no? Co ty robisz? Pójdę do biura, może biuro jest w końcu otwarte. Tak, on sobie tam wchodzi. Normalnie. To jak wiecie, to ja tam pójdę. Zresztą słychać krzyki dzieci. Ale oni ostro policzyli z tą serią. Niesamowite. Nigdy bym się nie spodziewał, że FNAF w końcu będzie brutalny. Nawet w pikselowej grze. Dobra, poszedł sobie. Pojedziemy do biura. Freddy! Petardy podłożyliśmy Freddy'emu. Okej. Okay. Jesteśmy w biurze. Balloon Boy. Marinetti. Telefon. Teraz nie mogłem sobie wyobrazić, że... Cholera. Macie napisy po polsku. Co to za dziecko? Przestraszone dziecko. To... Są blisko. Co? Kto? Kamery. Kamery? Baterie. Można się schować, jakby przeszedł William Afton. Są kamery. Sprawdźmy kamery. Ty, normalnie można sobie kamerować. Ja nie wierzę. Ja nie wierzę, że można sobie kamery oglądać w pikselowej grze. A to co to? Okej. Okay. A da się schować w tym biurze? Co ja mam zrobić? Coś z tymi kamerami ewidentnie. Tu nikogo nie ma. Kamera czwarta. Oswald, chodź za mną, musimy się stąd wydostać. Nie, nie mogę. Oni nadal tam są. Muszą ich stamtąd odciągnąć. Tylko jak? Odwróć uwagę stworzenia. Jak? W jaki sposób? Włączę telewizory. Aha, dobra. To może przejdę wentylacją do piwnicy. Tam włączę fałszywy alarm. Aha, to jest ta inna wentylacja. Dobra, mniejsza z tym, to mogę zrobić tak. Wrócić do pokoju ochrony, więc wracamy. Wychodzimy. I ratujemy tą dziewczynkę. Nie, gdzie ona poszła? O! Pająki. Pewnie to jest duch. To coś jest. Co to jest? Obrączka mojego taty jest tutaj. Muszę go zabrać z powrotem do mamy. Okej. Okay. Ale gdzie ta dziewczynka? Sprawdź kamery. Tu nikogo nie ma. Tu... Ta kamera jest rozwalona. Ta też. Wszystkie kamery porozwalali. Tutaj nikogo nie ma. I tutaj też nikogo nie ma. Okej. Okay. I nadal mam sprawdzić kamery. Ale w pizzerii nikogo nie ma. Co się stało? Gdzie oni wszyscy poszli? No to sprawdziłem kamery. O co tu chodzi? O! O! O!
What the fuck? Gdzie to ją zabiera? Ja wiem, gdzie to zabiera. Poszukaj dziecka. Ja wiem, gdzie on ją zabiera. Na zaplecze. Żeby zrobić hitu hitu. Wiem, że tu jest. Tu? Nie, tu mogę się tylko schować. Wychodź stąd. Co ty jej zrobiłeś? Zaraz wrócę, zaraz wrócę. Stąd dobiegają te krzyki. To na pewno jest tu. Nadal zamknięty. No nie no. No i w taki sposób właśnie zginąłem. W lodówce może? Do zamrażarki ją wsadził. Co za zwyrol. Znajdź sposób na otwarcie zamrażarki. No to mogę śrubokrętem drzwi odkręcić. No nie. On tu wszedł, no nie no. Oni w tej grze przedstawiają Williama Aftona jako takiego zwyrola. Naprawdę to mi się w głowie nie mieści, co oni z nim tutaj zrobili. Ogólnie podoba mi się ten cały koncept. Gra jest świetna. Chyba ten młot wezmę. O! I to się przyda wtedy, no. Młotek idealny do rozwalania. Rozbijania. Dobra, to idziemy rozwalić tą lodówkę. Przywołamy tutaj tego dupka. No i robimy naszą misję. Oh yeah. Wychodzimy. I tak. No, jak to on tu się znalazł, no? Jak to? Nie wolno tak. No, co? Co? Holy shit! Aha, no to fajnie. Sobie pograłem, no. Nie, serio, nie zapisało się to. Jakie gówno. Dobra, teraz się uda. Teraz się uda. No nie no. Co to za gra? Ja uciekam stąd. Wrócę. Może Jeff coś pomoże. Aha, on tylko opić cygana. Słyszę jego kroki. Okej. Okay. Dobra, teraz ratujemy. Młotek. Ale te animacje są świetne. Mam to. Oh my god. Dobra, żyję. Żyję, już się bałem, że coś się złego zdarzyło. Przerażone dziecko, uratowałeś mnie. Biegnij do wyjścia zanim, no właśnie, zanim przyjdzie żółty królik. I co ja? No nie! Dobra, wyrwałem mu się. Biegnę do wyjścia, biegnę do wyjścia.
biegniemy do wyjścia, swojego wyjścia w naszym świecie. Uuu, ta gra jest przerażająca. To się coraz... to staje się coraz gorsze. To skończy się jutro. Czy jutro położymy kres William Aftona? Zobaczymy. Dzień piąty. Wskazówka. Jakaś hałasy. Hałasery. Pani Michen. Oswald jakiś zaspany. Co? Oswald? Na tablicy pisało krwią Oswald. Oswald. Nie. On tu nadal jest w tym domu, tak? Przez pan cały dzień kończy się mi czas. Koniec ze szką, koniec z rozpraszaczami. Zabieram tatę do domu. Jest noc piąta i na tym etapie chciałbym zakończyć ten odcinek, więc jeżeli ten odcinek wam się spodobał, to nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, subskrypcję oraz dzwoneczka, by być na bieżąco z moimi nowymi filmami. A więc co, trzymajcie się, do następnego i cześć!